Podstępem do elaboracji jest dobranie właściwych łusek. Łuski możemy mieć fabrycznie nowe, możemy mieć łuski kupione gdzieś na jakiejś giełdzie, pozbierane na strzelnicy, bądź wystrzelone z własnej broni. Oczywiście najlepsze są te wystrzelone z własnej broni, ponieważ doszło w nich do tak zwanego formowania ogniowego, czyli wskutek ciśnienia wyzwalanego w momencie strzału dopasowały się idealnie do naszej komory nabojowej. Łuski należy obejrzeć z zewnątrz, czy nie ma w nich żadnych pęknięć, uszkodzeń, rys i tym podobnych, i wybrać taką ilość, którą zamierzamy zrobić. Optymalnie jest robić od 20 do 50 nabojów, ponieważ to pozwoli nam w miarę precyzyjnie przez cały proces się zachowywać. W przypadku posługiwania się łuskami już kiedyś elaborowanymi należy starać się, aby używać jednakową ilość łusek, jednakową ilość razy odstrzelanych, czyli przykładowo wszystkie powinny być raz, dwa lub trzy razy odstrzelone. Łuski, które odrzuciliśmy z jakiegoś powodu, powinny zostać trwale zniszczone, aby nigdy pomyłkowo nie zdarzyło się nam ich użyć. W pierwszym etapie elaboracji łuski powinniśmy pozbawić spłonek. Matryca do usuwania spłonek jest matrycą uniwersalną, to znaczy można jest jedną matrycę stosować do wszystkich łusek kalibrów od 22 do 45. Najrozsądniejsze wydaje mi się zakupienie pełnego zestawu łuskotrzymaczy, na przykład demonstrowane tutaj firmy Lee. Kombinacja 11 z nich, zestaw składa się z 11, pozwala nam wykonywać naboje 128 kalibrów, z których, mówiąc szczerze, o połowie nawet nie słyszałem. Pozbawione spłonek powinniśmy teraz oczyścić. Mamy możliwość zastosowania chemii bądź mechaniki. Chemii to znaczy czyszczarki ultradźwiękowe i odpowiednich płynów, które usuwają resztki spalonego prochu, tombaku, z pocisków i nagaru. Natomiast najczęściej używa się do czyszczenia łusek czyszczarki mechanicznej, zwanej w języku angielskim tumblerem. Działanie tumblera polega na wykorzystaniu dosyć dużej częstotliwości drgań i przemieszczaniu się środka czyszczącego i łusek w środku. Jako środka czyszczącego najczęściej używa się mielonych, suszonych kolb kukurydzy bądź łupin od orzechów laskowych. Wypełniamy tumbler odpowiednią ilością środka czyszczącego. Tak mniej więcej do 2/3 jego objętości. Sypujemy łuski. I uruchamiamy urządzenie. Czyszczenia łusek w zależności od efektu, który chcemy uzyskać, wynosi od godziny do 5-6 godzin. Urządzenie ma bardzo mały pobór mocy, bo zaledwie 45 W, czyli jest bardzo ekonomiczne.
około 2-godzinnym czyszczeniu mamy 20 lśniących, gładkich łusek. W tej chwili możemy przystąpić już do właściwej obróbki łusek. Czyli wykręcamy uniwersalną matrycę usuwającą spłonki i bierzemy matrycę dedykowaną już do tego konkretnego kalibru, w naszym przypadku kalibru 6,5×55 SE. Zestaw składa się z trzech rzeczy. Dwie matryce. Pokazany wcześniej uchwyt do łusek. Jedna z matryc, którą możemy wyróżnić łatwo po igle wystającej z zewnątrz, zwana jest matrycą kalibrującą. Druga matryca, matrycą osadzającą. W pierwszym etapie używamy matrycy kalibrującej, której zadaniem jest przywrócenie wymiarów nominalnych każdej łuski. Matrycę wkręcamy na odpowiednią głębokość, to znaczy do momentu, aż dotknie trzymacza do łusek i potem jeszcze 1/3 obrotu i blokujemy śrubą. Ponieważ wciskanie łusek jest pod dosyć dużą siłą, aby nie blokowały się nam w matrycy, musimy łuski wcześniej natłuścić. Używamy do tego różnego rodzaju płynnych olejów. Bardzo dobrze spisują się oleje używane do smarowania łańcuchów w piłach łańcuchowych. Na przykład firmy Husqvarna. Przy okazji litr tego oleju kosztuje około 11 zł, czyli koszty są minimalne w porównaniu z olejami, które są dedykowane do łusek. Natłuszczoną łuskę wprowadzamy do uchwytu i wciskamy do oporu. W momencie, kiedy łuska wyjdzie, jest już sformatowana na nominalne wymiary. Kalibrowanie łusek zakończyliśmy, dzięki czemu możemy odkręcić matrycę kalibrującą. Łuski w trakcie kalibrowania mogą zmieniać swoją długość, dlatego musimy zweryfikować, czy mieści się to w wartościach tabelarycznych. W tym przypadku wyliczona z tabel długość łuski może wynosić maksymalnie 54 mm 99. Sprawdzamy, ile mają nasze łuski. 54,74. Pięć łusek jest za długich, dlatego musimy skrócić. W praktyce skracamy tylko szyjkę, czyli musimy je strymować. Do tego wykorzystujemy urządzenie zwane trymerem. W tym przypadku jest to urządzenie firmy Lyman, uniwersalny trymer do łusek. Bierzemy łuskę o długości nominalnej. 54,70. Ustawiamy do niej nasze urządzenie.
i skracamy za długie łuski. Opracowujemy szyjkę, robiąc stożkowe zakończenie z zewnątrz i z wewnątrz. Ułatwi nam to wprowadzenie pocisku do łuski i jego zaciśnięcie. Opracowanie gniazda członkowego wykonujemy przy pomocy dwóch narzędzi. Narzędzia służącego do ujednolicenia gniazda oraz narzędzia, które służy do ujednolicania kanału ogniowego. Jedną i drugą czynność należy wykonać raz przed pierwszą elaborację. Ma to spowodować po pierwsze wyrównanie kanału spłonkowego, który w procesie produkcyjnym może mieć kształt wielokątny bądź owalny. I po drugie wykonanie stożkowego jego zakończenia, co ma poprawić płomień z odpalonej spłonki i dać nam równomierny zapłon prochu. Łuski mamy gotowe do ładowania. Staramy się jeszcze raz sprawdzić, czy w trakcie formatowania nie doszło do jakichś uszkodzeń. Czyścimy jeszcze raz szczoteczką. Etapy przygotowawcze mamy już za sobą. Możemy przystąpić do właściwej elaboracji. W tym celu powinniśmy sobie przygotować odpowiednie spłonki, odpowiedni proch, który będziemy wykorzystywać. W tym przypadku francuski Vectam. Na ważkę, którą będziemy wykorzystywać, mamy wypracowaną wcześniej. W naszym przypadku będziemy sypać 2,79 g, czyli 43 grainy, ponieważ częściej posługujemy się miarami anglosaskimi. Da nam to pocisk, który wyjdzie z lufy z prędkością 854 m na sekundę z energią 2836 J. To wszystko zostało wyliczone przy pomocy programu QuickLot, który jest znakomitą pomocą dla elaboranta, ponieważ można tam wprowadzać wszelkie swoje ustawienia i na bieżąco śledzić, co z tego wyjdzie. Kilka słów o zasadach bezpieczeństwa. Od tego momentu zaczynamy pracować z materiałem wybuchowym, czyli prochem i materiałem inicjującym w spłonkach, czyli po pierwsze uzbrojona łuska w spłonkę staje się już w myśl ustawy o broni amunicją, czyli podlega wszelkim kryteriom przechowywania, zabezpieczania, uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym. Po drugie, zaczyna być dla nas niebezpieczna, dlatego od tego momentu zaczynamy stosować okulary ochronne. Do osadzania spłonek możemy wykorzystać dwa urządzenia.
kiedy osadzamy na kilku, w kilku nabojach. Możemy to robić przy pomocy specjalnej nakładki w prasie. Natomiast kiedy osadzamy większej ilości, możemy zastosować bardzo wygodne urządzenie, tutaj w konkretne urządzenie produkcji amerykańskiej firmy Lee. Nie ma polskiej nazwy. Nazywajmy je po prostu urządzeniem do osadzania spłonek. Do urządzenia tego również musimy założyć odpowiedni łuskotrzymacz. Zasada działania tego urządzenia jest bardzo prosta. Łuska wprowadzana do łuskotrzymacza jest unieruchomiona, natomiast przy pomocy ruchomego tłoka spłonka wypadająca z podajnika zostaje wciśnięta do swojego gniazda. Podajnik wypełnimy odpowiednią ilość spłonek. W tym przypadku są to spłonki Large Rifle firmy Remington, pakowane w pudełeczkach po 100 sztuk. Wysypujemy ostrożnie 20 z nich. Przez wstrząsanie ustawiamy je wszystkie dękiem do dołu. Zamykamy. I rozpoczynamy osadzanie. Tutaj już zdecydowanie doradzałbym używanie dwóch podstawek, aby nie doszło do jakiegoś wypadku. Spłonki są osadzone, jak widzimy, nie wymaga to praktycznie żadnego wysiłku. Producenci spłonek zalecają, aby robić to z daleka twarzy i nie nasypywać zbyt dużej ilości spłonek do magazynka, a przede wszystkim kierować to w kierunku takim, że ewentualny zapłon wykorzystujący łuskę jako lufę pójdzie z daleka od naszych oczu. Przystępujemy teraz do wypełniania łusek odpowiednią nawaszką prochową. Można to robić przy pomocy dwóch urządzeń. Pierwszym z nich jest tak zwany trickler, czyli urządzenie służące do bardzo precyzyjnego dawkowania prochu. Drugim urządzeniem jest dozownik prochu. Ten akurat również produkcji firmy Lyman, który z dokładnością do 0,2 graina, czyli o kilkusetnych grama, nasypie nam odpowiednią nawaszkę. Na początku musimy ustawić urządzenie. Wypełniamy prochem jego komorę. Kalibrujemy wagę szarkową, którą będziemy używać. Aby nie doszło do zafałszowania wyniku przez to, że kilka drobin prochu przyklei nam się na przykład do ściany łuski, do nabierania używamy łuski zupełnie innej. Czytujemy z naszej tabeli 43 grainy. Ustawiamy wagę.
rozpoczynamy bardzo istotną czynność, czyli ustawianie naszego dozornika. Wyposażony jest w śrubę mikrometryczną, która pozwoli dość precyzyjnie ustawić objętość. Przy okazji pokażę działanie tego właśnie triklera. Dzięki niemu możemy dosypywać dosłownie pojedyncze ziarenka prochu. Nadważoną ilość prochu wsypujemy do łuski. I odstawiamy do drugiego pojemnika. Przystępujemy do osadzania pocisków. Używamy do tego matrycy osadzającej, którą wkręcamy troszkę inaczej. To znaczy wkładamy sformatowaną łuskę do uchwytu, podnosimy do góry i wkręcamy matrycę do momentu wyczuwalnego oporu. Na tej wysokości ją blokujemy śrubą. Ruchowy element, który w tej chwili luzuje, odpowiada za głębokość osadzenia pocisku. Układamy pierwszy pocisk w matrycy. Widzimy, że jest element osadzający wykręcony za bardzo, więc wkręcamy go trochę. I mierzymy długość powstałego naboju. Siedemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt pięć setnych, czyli 1,5 mm powinniśmy dokręcić. Osiem czterdzieści trzy, czyli 0,07 mm za dużo. Bierzemy następną łuskę. No, 78,5 mm. Możemy już osadzać pozostałe pociski.
przedłożenia do pudełka dokładnie. Jeszcze raz oglądamy każdy nabój. Słuchamy, czy nie zapomnieliśmy na przykład nasypać prochu. Położenia w pudełku opisujemy, pisząc kaliber, rodzaj pocisku, zastosowany proch. W filmie wykorzystano sygnały łowieckie grane przez zespół trębaczy myśliwskich Goraj.